Chciałbym się odnieść do pytania Adriany. Adriana, tak, często widuję takich pacjentów, którzy mi opowiadają dokładnie o tym samym jak i ty. Często stabilizacja, implanty mogą tworzyć po operacji powikłania albo skutki uboczne, jak na przykład uszkodzenie tkanki, uszkodzenie nerwów. Implant na przykład może uciskać na pewne małe struktury nerwalne, które tworzą później taki neurologiczny ból, jaki ty odczuwasz. To jest jedna część. Druga część może również być fakt, że przed tym już miałaś inne problemy psychodynamiczne, psychosocjalne lub funkcjonalne, które doprowadziły do tego odczuwania tego bólu. To, że nie mogłaś się tego pozbyć i nikt prawidłowo ci nie pomógł i sama sobie nie pomogłaś, po operacji nie znaczy, że to się polepszy. Często ludzie odczuwają na przykład miesiąc, dwa, trzy polepszenie, a nagle znowu wszystko powraca. A więc tutaj trzeba specyficznie zweryfikować, skąd to wszystko może pochodzić. Bo ja albo my w Tuni Therapy możemy często pomagać. Nie przez bezpośrednie manipulacje w tym segmencie, ale odciążanie innych segmentów powyżej i poniżej lub wykonanie prawidłowych ćwiczeń mogą doprowadzić do tego, że to zniknie albo się przynajmniej obniży. Zawsze warto spróbować przejść przez taki zabieg i troszeczkę zacisnąć zęby i poćwiczyć. Wtedy dużo, dużo rzeczy mogą się zmienić. Z mojego własnego doświadczenia, bo kiedyś również pracowałem bez chiropraktyki, mogę ci jedno powiedzieć, że przy takich przypadkach najczęściej jest potrzebny właśnie taki zabieg chiropraktyczny plus praca nad psychiką, plus ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia, żeby coś zmienić. Oczywiście, jeśli przez ten problem neurologiczny motoryka jest zaburzona, coraz gorzej się robi, wtedy będzie potrzebna kolejna operacja. Ale taki już wtedy twój los jest, ponieważ dałaś to zrobić, a więc musisz wtedy przez to przejść. Ale zawsze warto spróbować, zanim jeszcze raz kładziesz się na stół operacyjny, to o czym tutaj mówiliśmy. Życzę ci powodzenia, działaj, zacznij coś robić, znajdź prawidłową pomoc i do zobaczenia.